numer 584. W sprawie powołania doraźnej Komisji Rady 97 Zwierzyniec w rozkład Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego. Powołuje się doraźną Komisję Rady 97 Zwierzyniec w składzie. Widzicie Państwo skład osób, które zgłosiły się przed zarządem na ostatniej sesji. Jeżeli ktoś z Państwa chce jeszcze, to proszę o poprawkę. Paragraf 2. Na przewodniczącą doraźnej komisji wybiera się Magdalenę Matyłę. Paragraf 3. Na zastępcę panią Marzenę Garzeł. Przed powołaniem komisji Państwo macie jedną. Taki minimalistyczny, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przeprowadzać proces budżetu obywatelskiego. Czy jakieś pytania i uwagi? Ja to chciałem dopisać. Proszę bardzo, poprawkę musimy. Ja też chciałem dopisać, bo... Już robimy poprawkę. Ale wiecie, że jak robimy komisję na tą współpracę, to się dopisy będzie normalnie. Nie, ale jest projekt uchwały i musimy, bo szanowni państwo, zanim będzie poprawka, bo oczywiście tu nie ma żadnego problemu, ja mówiłem, kto się nie zgłosi do zarządu, to mówię, na sesji poprawką będzie się można dopisać. Tryb jest bardzo szybki, ponieważ wymaga tego sytuacja. My już w marcu będziemy szkoleni z zapisu budżetu obywatelskiego. Dobrze, szanowni państwo, chcę zobaczyć. Proszę pisać poprawkę. Tak, w jednej poprawce wszystkie. Kto jeszcze chce być do tej, kto skład tej komisji? Pan Krzysztof Kwaczek, pan Paweł Kajfasz, kto jeszcze? Ale to muszę podpisywać cały? Nie, w paragrafie 1 do składu dopisuje się, tak jest. I napisać. Czy ktoś jeszcze z państwa, bo rozumiem, że dwie osoby. Ja zachęcam państwa do bycia w składzie tej komisji. Naprawdę to jest ważna komisja. Będziemy przechodzić do października praktycznie całą procedurę budżetu obywatelskiego. Ja myślę, że jak się dyskutuje dzisiaj i zaczęli się sprawy, to następnym razem też można. Oczywiście, że tak. Szanowni państwo, zanim wpłynie poprawka, dwa słowa na ten temat. Bardzo ważne jest, aby zachęcić mieszkańców, aby brali udział też w tej komisji. Ponieważ ta cała partycypacja powinna się rozpocząć już właśnie na udziale mieszkańców razem z nami. Oni nie będą mieli prawa głosu w głosowaniach, ponieważ komisja doraźna tego nie dopuszcza. Kiedyś ta komisja doraźna będzie przekształcona w zespół, oczywiście jak pan prezydent odpowiednie zarządzenie wyda, i wtedy w zespole, na wzór Zespołu Bezpiecznych Kraków, będą mogli brać udział mieszkańcy, radni, każda dowolna osoba i ten zespół będzie szerszy. Natomiast ja osobiście uważam, że mieszkańcy już mogą brać udział, ponieważ na tej komisji, umówmy się, szczególnych głosowań nie będzie, ponieważ komisja pracuje w oparciu o regulamin, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miasta. W związku z powyższym, co najwyżej, będziemy tylko się spierać o metodę dystrybucji ulotki, jak ma wyglądać, co w nim ma być zawarte i tak dalej. Będziemy tu wypracować. Mam nadzieję, że nie wspiera w dobrej i merytorycznej pracy. Proszę. Mam tylko jedno pytanie. Kiedy będzie pierwsze spotkanie? Co do przewodniczącego? Czy uznaczemy termin, czy będzie informacja mailowa? Ja myślę, że będzie informacja mailowa. W ciągu dosłownie dwóch dni chciałbym pierwsze spotkanie. Będę prosił, jeżeli uchwalimy tą uchwałę, panią przewodniczącą, w dniu przyszłego spotkania. A wiadomo, że kiedy można te składać wnioski? Wszystko przedstawię na komisji harmonogram. Wszystko państwo, wszyscy radni dostaniecie to. Nie ma tego jeszcze po prostu w pliku elektronicznym, ale wszystko jest już ustalone. Aczkolwiek tak naprawdę, żeby to było klepnięte, musi być zarządzenie pana prezydenta, ponieważ terminy będą szły w trybie zarządzenia. Szanowni państwo, głosujemy najpierw poprawkę, a to proszę, poprawkę. To jedno pytanie do szanownego koleżeństwa z Komisji Ochrony Środowiska, czy nie wpłynie na frekwencję na komisji? Tak się zabezpieczam, bo tak zawsze sprawa frekwencji i forum jest taką istotę macie. No to Paweł i ja mamy gdzieś koło 100% frekwencji, więc... Nie, ja tutaj mówię do koleżanek, a zwłaszcza... No, tak, szanowni państwo, rozumiem, że to jest takie pytanie retoryczne. Poprawka jest, dopisujemy w paragrafie 1 jeszcze dwie osoby, pan Paweł Kajfasz i Krzysztof Kwarciak w skład komisji. Kto jest z państwa za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta, głosujemy uchwałę wraz z poprawką. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Proszę trzymać. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Nie widziałam pani. Nie widziałam pana ręki.